Daniel Choroś po zwycięskim meczu z Błękitnymi Racią, że Daniel naszym zdaniem ostoja obrony, człowiek nie do przejścia, najlepszy punkt w obronie. Jak ten mecz układał się dla Ciebie? Znaczy, dla mnie akurat pod względem fizycznym był to ciężki mecz. No, to widać po zmianie, którą poprosiłem pod koniec meczu. No ale nie miałem jakichś tam problemów. Najgroźniejszym ich zawodnikiem był Majkowski. Szybki bardzo, bardzo dobry zawodnik. No ale widać było, że no, nie dał rady dzisiaj ze mną, Piotrkiem Augustyniakiem i resztą z obrony. Tak, no i dobrze mecz się dla nas ułożył. Ostatnimi czasy tam mocno Cię tam atakują, że tak powiem, no czasem nie dogasz tego meczu do końca. Stan zdrowia dzisiaj okej? Tak, okej, tylko po prostu mówię właśnie, że ciężki mecz dla mnie był pod względem fizycznym, czasami tak się zdarza, najcięższy w sezonie i po prostu nie chciałem osłabić drużyny, popełniając jakiś błąd na zmęczeniu i poprosiłem o zmianę. Wracając do jesiennych wypowiedzi trenera, to pamiętam, że chwalił bardzo mocno Karola Boraka w momencie, kiedy on nie dawał siły, nie dawał rady, już po prostu sił brakowało. Bierzesz jego przykład, czy mieliście rozmowę ze sztabem? Znaczy, to nie jest tak, że robię to pod publiczkę. Po prostu, no mówię, nie chciałem osłabić drużyny i poprosiłem o zmianę, bo nie czułem się dobrze już pod koniec. Ale ze mną jest wszystko okej, pod względem stanu zdrowia. Mam rozumieć, że na lekie będziesz gotowy. Oczywiście. I już się szykujesz mentalnie. Dokładnie tak. Spotkanie. Jeżeli wyjdę w pierwszym składzie, to tak. Dziękuję. Dziękuję.